Dzień dobry, dobry wieczór, szybki skrót informacji, piątek 8 maja, Maciej Orłoś, zaczynamy. W studiu TVP odbyła się debata prezydencka z udziałem wszystkich kandydatów. Można domyślać się, że wydarzenie to było zorganizowane w kontekście wyborów, które miały się odbyć pojutrze, czyli w najbliższą niedzielę 10 maja. Jednak tuż po debacie okazało się, że Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin zawarli porozumienie dotyczące głosowania korespondencyjnego. W związku z tym wyborów 10 maja nie będzie. O dziwo, nie będzie też ciszy wyborczej od jutra. Kiedy wybory się odbędą, na razie nie wiadomo, mówi się o lipcu. Czy w takim razie debata prezydencka miała teraz sens? Też nie wiadomo. Nie wiadomo również, czy sens ma ogólnoświatowa panika dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2. Jak podała Gazeta Wyborcza, powołując się na brytyjskich naukowców, dla większości ludzi koronawirus nie jest groźniejszy niż paskudna grypa. To nie jest odkrywcze stwierdzenie, tak by the way, mówiąc po brytyjsku, skoro od dawna wiadomo, że 80% zakażonych nie ma objawów, większość pozostałych przechodzi COVID-19 łagodnie, a osoby nawet w przedziale wiekowym 70-79 lat po zakażeniu mają 92% szans na wyzdrowienie, w grupie 60-69 lat ponad 96%, młodsi szanse mają jeszcze większe od 10 do 39 lat, wskaźnik ten wynosi 99,8%. Za chwilę okaże się, że zamrożenie gospodarki, nasze siedzenie w domach, noszenie maseczek itd. nie ma żadnego sensu. I co wtedy? Pytanie za 100 punktów, czy wciąż będziemy urządzać w lipcu lub sierpniu wybory korespondencyjne? Grupa polskich przedsiębiorców, mając dość zastoju i niepokoju o przyszłość, zorganizowała protest pod Urmem. Protestujący liczyli na rozmowę z premierem o ich problemach. I rzeczywiście, po kilku godzinach pikiety do ludzi wyszedł premier i długo przedstawiał plany rządu dotyczące wychodzenia z kryzysu. Żartowałem. W nocy przyjechała policja i zlikwidowała całe to nielegalne zgromadzenie. Na zakończenie, dla poprawienia nastroju, dwa ciekawe tytuły z pudelka. Naturalna Anna Powierza z maseczką pod brodą biega z psem. No, lepiej tak niż na przykład biega z psem z maseczką pod brodą, albo z maseczką pod brodą biega z naturalnym psem. I drugi tytuł. Przedsiębiorcza Lady Gaga dołącza różowe maseczki, przepraszam, stringi, do nowej płyty. Fani zachwyceni. Życzę zachwycającego weekendu. To dziś wszystko. Maciej Orłoś. Do zobaczenia.